Legień umie się wyłączyć. Nie słyszy żawy widzów w hali. Lubi natomiast atmosferę wielkich zawodów. Francuz dużo wyższy od Legienia, bardzo szybki. Legień zazwyczaj od początku ostro atakuje, także i w tej chwili wykonał akcję. Arbiter na macie pokazał Juko. Tego samego zdania był jeden sędzia boczny, drugi pokazał Vasari, ale jednak przegłosowani zostali ci, którzy pokazali Juko i pierwsze punkty naszego reprezentanta. Znakomicie rozpoczął, tak jak z Kanadyjczykiem Nicolasem Gillem. Już tylko minuta i 50 sekund do końca pojedynku. Stara się rzucić Francuz. Na szczęście nasz reprezentant upadł na brzuch. Akcja była poza matą. Zawodnik, który trzykrotnie na Mistrzostwach Świata wywalczył brąz. Ma na swym koncie wszystkie medale Mistrzostw Europy, a więc złoty, srebrny i brązowy. Jest to zawodnik niepowtarzalny, jakiego nie było w historii polskiego judo. Teraz minuta do końca walki i nasz reprezentant otrzymuje kokę. Jeszcze jedną akcję techniczną wykonał nasz reprezentant. Za ten rzut otrzymuje najniższą punktację w judo, kokę. Złoty chłopak z Bytomia o krok od powtórzenia sukcesu w Seulu. 10 sekund. Już niedługo będzie 10 sekund do końca walki. Ciągle przewaga Legienia o jedno Juko. Legień obolały. Doznał jakiegoś urazu. To się zdarza w sporcie walki, jakim jest judo. Sędzia wyrozumiale patrzy na Legienia. Legień rzuca przeciwnika i otrzymuje trzecią kokę. Już nie ulega wątpliwości, że Waldemar Legień złotym medalistą. Wspaniały sukces Waldemara Legienia. Niepowtarzalna historia. Zawodnik, który jako jedyny w historii polskiego judo wywalczył złote medale. Tak jak w Seulu, tak i w Barcelonie Waldemar Legień złotym medalistą. Of Poland. A continuación escucharemos el himno nacional de Polonia.